Kiedy Jakub wyszedł z Berszewy, wędrował do Haranu, trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocek, gdyż słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba oraz aniołów Bożych, którzy się spinali i schodzili po niej na dół. A oto Pan stał nad nimi, mówił: Ja jestem Pan, Bóg Twego ojca Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję Tobie i Twemu potomstwu. A potomstwo Twe będzie tak liczne jak proch ziemi. Ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. Wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez Ciebie i przez Twych potomków. Ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł, gdziekolwiek się udasz. A potem sprowadzę Cię do tego kraju, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie spełnia tego, co Ci obiecuję. A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. I zdjęty trwogą rzekł: o, jakże miejsce to przejmuje grozą. Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba. Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę. I dał temu miejscu nazwę Betel. Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. Po czym złożył taki ślub: jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubrania do okrycia się, i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu mego ojca, Pan będzie moim Bogiem. Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem Boga. Oto Słowo Boże. Wierności.